Wszystko stopy powiedzą o człowieku. Przy diagnozie wyjdzie każda słabostka, czy nawet jakaś tendencja do choroby. Ta stopa to ma rację. W ciągu pół godziny zdiagnozuje stopy i stopa wszystko mówi. Bo stopy to są korzenie, to są... U pana? U tyje. Tu już wszystko się odbywa. Od 27 lat tutaj pod tym adresem, telefonem zostało zdiagnozowanych i wymasowanych 220 tysięcy stóp. No stopy całego to właśnie, stopy to są, to tej piwnicy skromnej. A tu właśnie patrzę, że ma pan jakieś takie... A stopy mówią o człowieku wszystko. No to tak, ma pan rację, bo to jest... Ale dwa razy, no bolało. No to ciężarem własnego ciała masuje pani sobie stopy, uwiatając, pobierając ziemniaczki, chodząc sobie muzyczkę, słuchając z kuchni do pokoju. O, idealnie wyprofilowane ortopedycznie. Z najlepszych materiałów, niepotliwy kauczuk, skórka. Nie tracę czasu, siedzę sobie, piszę albo coś robię przy biurku i już zakładam sandały. Jadę na pielgrzymkę, nie puchną mi stopy, bo siedzę w samochodzie, w autobusie, w sandałach. I masuję sobie, pobudzam receptory, które się znajdują w stopach, które mają bezpośrednie połączenie z każdą częścią i organem ciała. To boli tak jak masaż. No. Na początku może bardziej. Bo jeżeli będzie jakieś zwyrodnienie, no to boli. 135 zł. Jeżeli będzie stopa właściwa, to tak bolało nie będzie. To jest kwestia wrażliwości. Aha. Tego się nie nosi cały dzień. 5 minut, minutę, 15 minut. Godzinkę, nie? Wczoraj weszła pani, bolała ją głowa. Cały dzień się tu kręciła. I tabletka, i to. Ja mówię, trzeba było wejść na 2 minuty. No to teraz, a teraz to ja robiłem masaż, nie miałem czasu. Między masażami, no i w ciągu minuty żeśmy ten ból wyeliminowali. A teraz... Minuta i po bólu. Pytanie, a teraz na przykład... A ona się zamartwiła, że nie ma tabletki. Co tu teraz zrobić? A jakby na przykład ten stóp teraz można by...